Siemano widzowie, będę się z niego śmiał przez cały odcinek dzisiejszy. Cały dzisiejszy odcinek się z niego będę śmiał. Sprzedał KTM-a i kupił Japońca. Suzuki RMZ, no by go dunder świtnął. To chyba gorzej niż Honda. Ale przynajmniej z Dawidkiem będą się po pałkach zmierać. Także nic straconego. Ja ciągle zostaję przy KTM-ie. Ale zobaczymy na jak długo. Trzeba być czujnym, bo dalej nie mam tego cholernego hamulca zrobionego. Zmieniłem te o-ringi i to jednak nie to. Musi to być pompa. Dobra, czuję przypływ trakcji, bo spuściłem trochę powietrza z tylnej opony. Wow! O ja p***ole. Ale to idzie. 250. Kurde, lepiej idzie niż to. Nie. Tak. Tak się może wydaje, bo taka zrywna jest. Przełożenia ma krosowe. Siema. A ty chociaż masz sprawny ten sprzęt. Czemu nie? U mnie wszędzie defekty, kurde. Nie ma opon. Ja tu nie mam opon, kurwa. No to zajebiście. Pierdolony! Dawać! Ło! Nie tędy. Ale ja mam pecha z tymi błotami. Ja cię pierdolę. No tu nie wchodź lepiej. Moja kondycja jest na poziomie zerowym. Jestem na szarym końcu zaraz za chłopakami. Ale to też psychika blokuje przez ten brak hamulca tylnego. Chciałem poczekać. Tempo. Łatwo się mówi. Po takim bajorze to jechać ogniem to trzeba mieć nasrane w bani. Tak. Ty se tam możesz piec. Dawaj! Ogień! O nie. Hamulca nie mam! Banda na obów. To chyba nie jest za tak trochę. No nie jest wcale. Dobra, jest jak to. No właśnie. Ło! Prawie. O kurwa! Nogi brakło. Chyba p***a. Co się stało? Paliłem go i ja miałem w głowie już te liczby wszystkie. A co się stało? Bardzo otwarto. Chyba mi oleju naciekło do komory spalenia. Dopiero go odciąłem i przestał. Ale to już dobrze nogi mają. Prawda. Nienawidzę zjeżdżać z górki bez tylnego hebla. Ile ja dzisiaj razy jeszcze wspomnę, że nie mam tylnego hebla. Dzisiaj właśnie miałem z Kuby śmiać, bo zamienił KTM-a na Japońca. Cały odcinek się miałem śmiać, ale jak na razie mu lepiej idzie niż mi. Pociągnie gdzie i co? O kurde. No tu już z góreczki. Troszkę konkretniej. Wyjebie się. Widzowie, macie to jak w banku. Wam się nie w głowie? Ja muszę popatrzeć stąd, jak ty to będziesz wyjeżdżał. Chociaż może nie będzie tragedii. O k***a. On ma na***ane wełbie. Thank you.
On jeszcze nie wie, że tu średnich obrotów nie ma. Ja umiem tego konia obsługiwać. No to tak, podstawy ci pokażę. Jest sprzęgło. I hamulca z tyłu nie ma. Znaczy jest, ale zadusisz 2 sekundy, to znika. A jak mu tak tapniesz, to będzie. I co jeszcze? I z gaźnikiem coś jest, bo nie ma średnich obrotów. Jakoś tak go zalewa na średnich czy coś takiego. No ale sprzęgło łatwo chodzi, chociaż tyle. No to powodzenie. Pierwszy raz mi ktoś musiał wyjeżdżać w terenie. Gdzieś się chyba zgubiłem. Dobra. To nie. Ja nie mam przed niego hebla. Teraz nie wiem, kto ma bardziej przejebane, ty czy ja. No, powiem ci tak, no ja się chyba wypierdolę. Nie, to jest najłagodniejszy zjazd. O kurwa. Pada się dobra. Dawaj, spróbujemy jak. Ja już widzę, że to będzie jeden z najbardziej podjazdów. O k***a! Ja p***ole! Nie mam przedniego hamulca! Może. Odkręciło się! Puściła się śruba. A czekaj! Zrobię tak! Dokręcę ją. Podpompuję? Może być. Ty! Naprawiłem! To nie dla mnie. Zaraz kupię turystyka, będę jeździł na kurwa Słowacji i tyle. Nie no! Za duże koszta! Ja chcę do domu. Wiedziałem, że to się tak skończy. Udało się! Akumulator mi siadł i musiałem kopać. Tak! Bateria mi zaczyna padać. Trochę do domu mamy, więc ja was tutaj żegnam. Jeżeli film wyszedł, to znaczy, że dojechałem cało i szczęśliwie. Ja pierdolę, nigdy więcej. Nigdy więcej.